Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam Was z drugiego filmiku po okresie kwarantanny, po okresie, którym, przepraszam za swój paluch, którym na pewno nie wszyscy dobrze znieśli, również piłkarze. Widać, że po meczach, że w meczach, które są po kwarantannie, jednak ten poziom jest trochę inny, to tempo jest inne, atmosfera jakby troszeczkę sparingowa, ale też nie ma co przesadzać. Nie jest tak źle. Trzeba się cieszyć z tego, że w ogóle jest gra, a nie na przykład jak we Francji, że tej gry nie ma w piłkę, także na polskich boiskach. I na tym się dzisiaj skupię w tym krótkim filmiku. Lech za chwilę podejmie Legię Warszawa. No, zostało tam 4 minuty do meczu, więc no... Mogłem to wcześniej niby nagrać, ale naprawdę brakowało mi czasu. Poświęcałem czas raczej innym osobom, aniżeli tam swoim jakimś przedsięwzięciom, więc robota mnie też wzywała, związana z nauką, bo chodzę jeszcze do szkoły. To nie jest tak, że w czerwcu czy tam na końcu maja jest laba. Natomiast skład Lecha, patrzę, bardzo młody. Podopieczni Dariusza Żurawia nie będą mieli łatwego zadania, ponieważ naprzeciwko nich staje, no mówię, najlepsza, myślę, drużyna w tym momencie kadrowo w Polsce. Doświadczona mimo dwóch młodzieżowców w pierwszym składzie. I co ciekawe, nie ma Christiana Goetkera, już nie wiem, czy to powiedziałem na tym filmiku, chyba nie. Jest na ławce, jeszcze po drobnych urazach. W ataku gra Timur Jamalettinov. Wielka zagadka. Wielokrotnie mówiono, że przegrywa rywalizację jakby no nawet o miejsce numer 2. Ale w tym momencie to on dostaje szansę. To on... no, otrzymuje tą szansę zagoszczenia w Lechu na dłużej. Natomiast, co jest ważne, reszta składu ma się dobrze. Legia w jakiś sposób osłabiona, bo mimo wszystko brak Wszołka i Kante może być jakimś problemem. Uważam, że do spotkania pochodzę z bardzo takim optymizmem stonowanym, ponieważ wiem, jak to było często, jak się to kibice Lecha lubili napalać, że będzie majster. Teraz ta strata jest duża. Ale myślę, że to jest ostatni moment przy tym, jakie teraz Legia ma problemy, jeśli chodzi o kadrowe, bo myślę, że z formą jakichś wielkich problemów mieć nie będzie w najbliższych meczach, żeby zbliżyć się no zwycięstwem do Legii o tam, nie wiem, o te punkty. Ale myślę, że nieważne jest, czy strata jest, nie wiem, 9- czy 8-punktowa, czy jeszcze większa, bo i tak te szanse na mistrzostwo Lecha nie są duże. Myślę, że to jest ostatnia szansa dla Lecha w tym kontekście, jakby cały czas mówię ostatnia szansa, w tym kontekście, żeby pokrzyżować im plany związane z mistrzostwem, bo jeśli zostanie, uda się zwyciężyć, to Piast będzie coraz bliżej Legii. Może Lech przy tym, że ta tabela się spłaszczy, może się wybić, może to tylko spowodować, że największy rywal Lecha nie zdobędzie mistrzostwa. Powiem szczerze, ja mimo tego, że jestem kibicem Lecha i powinienem nienawidzić Legii według ortodoksów, no to mi tam wszystko jedno, kto zdobędzie to mistrzostwo. Ale jest to ostatnia szansa, jeśli nie Lech oczywiście. Chodzi mi o to, że jeśli Lech nie zdobędzie mistrzostwa, albo Śląsk, który jest moim drugim ulubionym klubem, to wszystko mi jedno, czy to Piast, czy Legia wygra. Ale to zwycięstwo może być szansą dla Piasta, może dla Lecha, ale dla Piasta, żeby pokrzyżować plany mistrzowskie Legii. Ja na to liczę, że się dzisiaj uda wygrać, ale mówię, podchodzę dosyć sceptycznie, bo wszyscy znamy potencjał Lukiniasa, dyspozycję Antolicia sprzed kwarantanny jeszcze, klasę Martinsza, czy też mocną obronę Legii, że łatwo nie będzie. Ale po to jest futbol, żeby się cieszyć, żeby się bawić, a nie żeby się przejmować, że jakieś plany nie poszły. Myślę, że dobre będzie tutaj przytoczenie słowa youtubera, przepraszam, domofon mi tutaj pracuje, Macieja Krawczyka, że emocjami pozytywnymi to się powinniśmy karmić, wpada się ekstazę piłkarską i tym podobne, ale negatywne, po co je wylewać? No, kolejny powrót do normalności, wreszcie obejrzę sobie jakiś meczek na TVP Sport. Bo za chwilę leci i taki plus z tego, że ta kwarantanna się kończy. Cześć wszystkim, do widzenia. Pewnie jak już oglądacie ten mecz, oglądacie tę zapowiedź, to mecz już się skończył albo mecz się odbywa. Cześć jeszcze raz wszystkim.